Operacja Wielka Kula. No dobra, to mała rozgryweczka podwójnego norweskiego rozbójnika. Start! Bez jokerów. A siódemki to Atu. A tu widzę coś miłego. Podwójny norweski rozbójnik, szefie? Tylko że ja nie znam zasad. Nie martwcie się, szeregowy. Nauczycie się w czasie gry. No dobrze, to czy mogę... Nie! Wypadacie! Serio? Co źle zrobiłem? Nie, no jak nie wiecie, to nie będę wam tłumaczył. Riko! I bum! Riko wylatuje. A nie chcę! Szefie, szef wymyśla zasady na poczekaniu, prawda? A? Nie umiecie przełknąć porażki? Kowalski! Gracie. Kowalski? Halo? Teraz już wszystko rozumiem, to bardzo proste. Poważnie? A możesz mi to wyjaśnić, bo ja już kompletnie nic nie łapię. To jest tak nieprzyzwoicie proste, że nawet szeregowy by to zrozumiał. Przepełniła mnie dzika moc nauki. Koniecznie muszę to zrealizować! Nawet szeregowy? Nawet ja? Chyba się obrażę. Nie, po co wam to teraz? Wygrałem i to tak konkretnie. To jak, kolejna rundka? Ja nie bardzo, mam swoje sprawy różne. Ja też! Zrobię to! Dam radę! Poradzę sobie! Kowalski! Co? Chciałbym spytać, czy chciałbyś herbaty? Szeregowy, ja tutaj tkam tkaninę życia. Tworzę cuda, jakich człowiek i natura stworzyć nie są w stanie przenigdy. Czyli nie chcesz herbaty? Nie chcę! O, gbur! O, wiecie, jaki jest Kowalski, kiedy wpadnie w ten swój szał inwencji? Tak, no, niestety wiem. Jeszcze tylko krótki moment i wyskoczy stamtąd z jakimś głupim urządzeniem o niewymawialnej nazwie. Które wybuchnie? No raczej. Tak, udało się! Nareszcie stworzyłem wielki czuro-rybotono-szyzer! Czy niewymawialny? Tak. Zobaczymy, czy głupio wygląda. Oto jest przed wami wielki czuro-rybotono-szyzer, zwany też w różnych kręgach maszyną, która może wreszcie zrealizować sam sen. Ale jaki sen? No właśnie ten sen, szefie. Ale ten? Konkretny? Tak, ten! Sen! Sen w sensie marzenie czy spanie? Dobre pytanie. Kowalski, chcę się upewnić, że was rozumiem, bo jeśli słyszę, co mówicie, a myślę, co myślicie, to... Co wy mówicie? Nasz wielki sen, szefie. Nasz sen. Przepraszam bardzo, możecie mi wyjaśnić, o czym wy mówicie? Szeregowy, właśnie połączyłem dwa najdoskonalsze pokarmy świata. Pyszną rybę oraz czurro. W efekcie powstaje nam jadło doskonałe. Cudowne rurro! To jest jak wszystko, co dobre we wszechświecie w wygodnej, patyczanej formie. Czy mielibyście ochotę spróbować? O, jakież to niebywale dobre! Gdyby ta chwila mogła trwać w nieskończoność. Nie martw się, szeregowy. Jeszcze całkiem sporo tego towaru. Kowalski, mogło się zdarzyć kilka razy tak, że niepochlebnie wypowiedziałem się o waszych urządzeniach, ale nie wiem, czy zauważyliście. A parę razy się zdarzyło. Wszystko dziś odwołuję. Spisaliście się, wiecie? I co na medal? A chwila, a gdzie jest haczyk? Kiedy to czuro, czedo, rybcza, szyber, to coś wybuchnie? No właśnie, mówcie. Ile czasu zostało do wybuchu? Nie, nie będzie wybuchu. Przysięgam, że nie ma żadnego haczyka, nie ma funkcji. Pysznie. Są tylko toksyczne odpadki. O! Ale się tym zająłem, serio. Skomplikowany system ruracyjny transportuje toksyczne resztki do kolektora wydalniczego. Czyli konkretnie do czego? Do tego czegoś. I efekt jest całkiem ładny. Nareszcie! Władze zoo należycie świętują dzień wysławiania mnie i mej osoby, generując laserowe bąble światłości. Uwaga, zaraz będzie laser! Uwaga! To my mamy takie urządzenie? Wszystko jedno. A czy wypuszczenie toksyn w powietrze nie jest złe? Wszystkie przykre efekty będą znikome. Wasze pytanie, szeregowe, jest słuszne. Przemyślcie je teraz. Te bąbelki są niegroźne. Mm.
Czego sobie życzycie na śniadanie? Świeżego halibuta? Suszone rybne frykasy? A może stary but? Rura! Rurro! Chcemy jeść rurosy! Nie widzę powodu, by ich nie podać. Cały tydzień wyłącznie na pysznych rurrosach. Ja nadal nie mam tego dosyć. Bardzo ładne wibratoriko. A teraz zaprezentuję swoje zdolności nurka. Salto w tył, kuc i obrót. Moryć! Chodź tu szybko! Wasza miłość, wszystko w porządku? Zupełnie nie! Spojrzyj na ten śnieg! Dziwne! Skąd on się tu wziął? Co za różnica! Śnieg znaczy, że zima, a zima, że święta! A święta to, nadążacie, prezenty! Tak, prezenty! Tak, ale nie dla ciebie, dla mnie tylko. No więc gdzie moje prezenty, Moritz? Pewnie są fajne, ale obyś miał paragony, jakby się okazało, że nie są fajne. Ale to nie święta, mamy lipiec. I to wyjątkowo ciepły. Lato, a to znaczy, że są moje urodziny. Urodziny me! Wygrałem, nadal wisisz mi prezenty. Próbowałaś się wymigać. A to co? Czy nie obraził król ostatnio duchów nieba? Skąd? Chyba nie. Przecież duchy mnie kochają, nie? To prawda objawiona. Na stopy mnie król niech kładzie. Cudowne są ze mnie kaloszki. Lecz ktoś jednak rozgniewał duchy nieba. Tylko kto jest tym kimś? A może nie jest, lecz są. Tymi ktosiami są śmierdzące ping w oktosie. Pamiętaj, każdy uśmiech, który mi wysyłasz, oddaję ze zdwojoną siłą. No, to słowa mądre, dzielny dzielcelocie. A teraz najświeższe wiadomości. Tak świeże, że aż pachną łąką. Pogoda totalnie oszalała. Według rozmaitych doniesień pogodowe kuriozum zbliża się szerokimi krokami do Central Parku. Szeregowy, cieszmy się tym pokarmem, nie karmiąc się jednocześnie kłamstwami telewizji. Rur, gdyby nie ty, nie wiedziałbym, że zdolny jeszcze jestem do miłości. Nie do takiej, nie? Oto winowajcy, wymęczyciele duchów nieba. Co? Chcesz udawać głupiego, tak? No to uważaj, ja ci mogę zagrać głupszego. O, jestem kaloszkiem, wiedziałeś? Król uważa, że to, co tutaj kombinujecie, strasznie zdenerwowało duchy nieba. Śmiem w to szczerze wątpić, ponieważ one, widzisz, nie istnieją. To dlaczego wyrażają one swoje niezadowolenie, powodując, że pogoda straciła rozum? Jestem przekonany, że przesadzasz i żeby ci to udowodnić, rzucę okiem na nasz system monitorów monitorujących i na litość i zakaputona, co to jest? Zaraz mi mango zamarznie jedno i drugie. Jest za gorąco! Za gorąco! Widzisz szaleństwo matki pogody? O tym właśnie mówiłem przed chwilą. Należy podjąć kroki natychmiastowe. Posilmy się więc. Rurro? Komu? Rurro? Ano tak. Warto też sprawdzić, co z pogodą. Ten oto fajerwerk zapewni ci siłę nośną, która pozwoli ci zbadać stratosferę. A czy to na pewno bezpieczne? 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 Zakładam, że to zemsta doktora Bulgota za wcześniejsze udaremnione przez nas zemsty za zemstę. Szeregowy znajdzie jakiś delfini sprzęt na górze kontrolujący pogodę. My go rozwalimy. No właśnie, i po sprawie. Szeregowy powinien zaraz przekroczyć granicę chmur. Ej, Kowalski, czy ty to widzisz? Nie, jeszcze się dostrajam. Co to jest? Ale z pewnością to nie jest satelita! Ojejku! Nic mu nie będzie, jeśli się spadochron otworzy, nie? Spadochron, szef, mówi tak? Kowalski, załączyliście spadochron do rakiety? Jedwa pies ogromnie drogi i no... Sam fajerwerk kosztował krocie. To nie na nasz budżet. No pięknie. Ruszamy. Spróbujcie nie spadać bardzo szybko, szeregowy. Mam go. Ryko, gotowy? No pewnie.
Zbliża się.